Mecz. Luźny czoło bez trudu przyjmuje. Odpuść sobie. Nie tak się prowadzi po piasku. Gracze białych w kontrze. Słupa Strikers, uczcie się. Palma są niesamowicie szybcy i zwinni. Bezbłędni. Super Strikers nie nadążają. Co chwila gryzą piach. Ciekawe, czy smakuje im lepiej niż trawa. Za szybka, by tygrys ją przejął. Wielki Bo rzuca. Oho! Uważaj na ich sztuczki, Shaker. To jeszcze nie koniec. Shaker! A? Kiepsko się bawisz? Wciąż nie mogę przestać myśleć o meczu z Palma. Zawsze, kiedy czegoś próbowaliśmy, oni byli za szybcy. Nie zamartwiaj się tym. Zabawmy się. Tato! Wróciłam! To koniec dla Palmantieri! Koniec dla Palmantieri! Koniec dla Palmantieri! Cześć, księżniczko. Edwin! Nazywam się Luisa, a to jest mój tata, Edwin. Tato, to Shaker z Supa Strikers. Pomożesz im? Nigdy. Nie mogę. Piłkarski świat tęskni, mimo że w to nie wierzysz. A ty tracisz tu czas. Odejdź stąd. Ale tato, nie możesz tu siedzieć do końca życia i bez przerwy oglądać tego meczu. Przykro mi. Potrzebujemy treningu z tobą do meczu z Palmantieri. Cała nasza drużyna bardzo cię o to prosi. Chcemy trenować. W amazońskiej dżungli najlepiej skupicie się na treningu. Styl Palma opiera się na przetrwaniu i instynktach. Kiedy ja grałem, nie mieliśmy żadnych maszyn. To jedno z tych miejsc, które pomoże wam odnaleźć wasze ukryte talenty. Tutaj zdobędziecie umiejętności potrzebne do pokonania Palmantieri. To tutaj my, Palma, przychodziliśmy doskonalić trzy podstawowe rzeczy. Szybkość, zwinność, równowagę. Dobrze, chłopcy, ustawcie się i słuchajcie. Aj, karamba! Spoko. Biegniesz stanowczo za wolno. Hej, El Matador. Rozpoczniesz następny etap. Ja? Balansując, prowadź piłkę po tym pływającym pniaku. Ej! Potrafię! Ej! Jak zamkniecie oczy,
łatwo udawać, że to wcale nie dżungla. Wtedy wydaje się, że to jest raj. O, gdzie żaden wąż nie ociera ci się o nogę! To Amazonia, panowie. Tu przeżywają najlepsi. Wyżej, mocniej, szybciej, dłużej. Pst. Spisaliście się. Jestem z was dumny. To nie był łatwy trening. A to do czego? Bez reszty. No i proszę, incognito. Chyba żartujesz. Po co ci przebranie? Wygram ten mecz. Ha, ale jeszcze nie wygrałeś. Poza tym, razem z moją córką wybieramy się dziś na stadion. Dziś zostanie rozegrany mecz Superligi. Fani przybywają spodziewając się zaciętego meczu na wysokim poziomie. Przestań! Supa Strikers nie wygrają z Palma. Don Aldo jest taki słodki. No co ty, Shaker jest słodszy. Myślałem, że zwialiście do domu ze strachu przed nami. Nie pokazując ci, że Edwin jest lepszy? Nigdy. Co mam przez to rozumieć? Powiem tylko, że sporo trenowaliśmy od meczu na plaży. Żałuję tylko, że nie najecie się dziś piachu. Więc? Jak myślisz, kto wygra? Tato? Najlepsi. Wszyscy zastanawiają się, czy piłkarze Supa Strikers sprostają dziś zespołowi Palmantieri. Obyśmy nie musieli oglądać powtórki z meczu na plaży. Tak, dziś pewnie będzie im równie ciężko. Chodziły głosy, że trenowali w ukryciu, jednak Supa Strikers grają błyskotliwie jak zawsze. Luz. Na razie to działa, ale jak długo? Niedobrze. Długi cross? Piłka ucieka Shakerowi. O! Skutecznie przejmuje gracz Palma. Jak dotąd nie dotrzymują białym kroku. Długie przerzuty dziś się nie sprawdzą. To niekończący się łańcuch kiwek i podań. Wystarczy już. Kipkirasta ruszył? Cóż, jeżeli nauczył się czegoś na plaży, teraz powinien tego użyć. Krośnie pod bramką Supa Strikers! Ściana! Aha. Ja! Ja! Nie! Gol Palma! Don Aldo strzelił bez trudu! Pamiętajcie o Edwinie. No dalej! Pełne zaangażowanie! Trenował nas jeden z najlepszych graczy w historii. Pamiętacie trening w dżungli? Użyjcie go w stylu czerwono-białych. Z sercem! Supa Strikers! Zobaczmy, czy wysiłki kapitana przyniosą efekt. Luźny Joe z pewnością podkręcił tempo. Podaje do Tygrysa. O! Tygrys mija graczy Palma, jak gdyby byli treningowymi pachołkami. Tymczasem Joe zgubił obrońcę. Shaker przy piłce? Strzela w prawy? Nie! Umieszcza piłkę w lewym rogu!